Witam w kolejnym odcinku poradnika Step by Step. W tym odcinku przedstawię Wam krok po kroku sterowanie elektrycznym zespołem trakcyjnym N96 ELF w najnowszym wydaniu symulatora maszyna. Przed uruchomieniem symulatora należy włączyć na klawiaturze klawiaturę numeryczną. Na klawiaturze powinna być zapalona dioda NumLock. Jest to konieczne do pełnej obsługi sterowania w symulatorze maszyna. Ponadto jest możliwość interakcji z przełącznikami w kabinie za pomocą myszy. Aktywujemy tę funkcję naciskając klawisz Alt na klawiaturze. Znajdujemy się w kabinie elektrycznego zespołu trakcyjnego N96. Procedurę uruchomienia rozpoczynamy od załączenia baterii. Naciskamy klawisz J. Aktywowane zostały lampki sygnalizacyjne SHP. Należy skasować je klawiszem spacja. Upewniamy się, czy nastawnik kierunkowy jest w pozycji naprzód. Klawisz D, pozycja do przodu. Klawisz R, pozycja do tyłu. Doprowadzamy źródło prądu przez podniesienie pantografów. Klawisz O. Tylny pantograf. Klawisz P. Przedni pantograf. Następnie załączamy wyłącznik szybki. Klawisz M. Po uruchomieniu wszystkich systemów otwieramy drzwi dla pasażerów. Przestawiamy programator otwierania drzwi na wybraną stronę. Pozycja OL, drzwi lewe, klawisze Ctrl-Shift przecinek. Pozycja OP, drzwi prawe, klawisze Ctrl-Shift kropka. Należy zwrócić uwagę na automatyczne załączenie hamulca postojowego przy zmianie ustawienia programatora otwierania drzwi. Po odblokowaniu drzwi otwierają się na tak zwany ciepły guzik. Możemy również otworzyć drzwi naciskając klawisz Shift ukośnik. W zależności od warunków atmosferycznych możemy załączyć oświetlenie pulpitu. Klawisze Shift średnik. Oraz oświetlenie kabiny klawisze apostrof. Teraz załączamy oświetlenie czoła pociągu. W tym celu przestawiamy programator reflektorów na pozycję J2 normalnego oświetlenia. Przełączamy programator w prawo. Klawisze Shift T, natomiast w lewą stronę klawisz T. W przypadku jazdy manewrowej przełączamy programator na pozycję M, oświetlenie manewrowe. W warunkach dobrej widoczności przełączamy programator przyciemniania na oświetlenie przyciemnione. Ustawiamy kanał na radiotelefonie, klawisze plus i minus. Odpowiedni kanał odczytujemy z rozkładu jazdy. Jest również możliwość opuszczenia rolety. Klawisz 1. Oraz otwieranie bocznych okien. Okno prawe klawisz 2.
okno, lewy klawisz 3. Do próby hamulca służy hamulec pneumatyczny. Hamulec ten posiada 5 pozycji. Zaczynając od góry. Pozycja luzowania pełnego. Pozycja luzowania stopniowego. Pozycja utrzymania ciśnienia. Pozycja hamowania stopniowego. Pozycja hamowania nagłego. Poszczególne pozycje zmieniamy klawiszami 9 i 3 na klawiaturze numerycznej. Przed rozpoczęciem jazdy wyjaśnię poszczególne pozycje nastawnika jazdy i hamowania elektrodynamicznego. Nastawnik posiada 5 pozycji. Zaczynając od góry. Pozycja zwiększenia mocy trakcyjnej. Pozycja utrzymania mocy trakcyjnej. Pozycja zmniejszania mocy trakcyjnej. Pozycja zwiększania siły hamulca elektrodynamicznego. Pozycja maksymalnej siły hamulca elektrodynamicznego. Upewniamy się, czy hamulec pneumatyczny jest w pozycji luzowania. Naciskamy klawisz 6 na klawiaturze numerycznej. 5-5-3-3-1, gotów! Przestawiamy programator otwierania drzwi na pozycje zamknięte. Z. Następnie luzujemy hamulec postojowy, przestawiając dźwignię nastawnika jazdy, zwiększając moc trakcyjną. Naciskamy plus na klawiaturze numerycznej. Po czym naciskamy klawisz minus, tak aby utrzymać aktualną moc trakcyjną. Na monitorze możemy śledzić zadaną moc trakcyjną w procentach. Do obsługi nastawnika jazdy i hamowania elektrodynamicznego można wykorzystać kółko myszy. W przypadku utrzymania zadanej prędkości można użyć tempomatu, naciskając kursorem myszy niebieski przycisk tempomat. Po rozpoczęciu jazdy zapali się lampka czuwaka aktywnego. Potwierdzamy czujność, naciskając spację na klawiaturze. Czynność tą powtarzamy za każdym razem. Przed nami wskaźnik ostrzegania. Dajemy sygnał RP1. Syrenaton niski klawisz. A. Syrenaton wysoki klawisz. S. Kontynuujemy jazdę, kontrolując jednocześnie prędkość zgodnie z przepisami sygnalizacji i wskaźników kolejowych. Zbliżamy się do stacji. Procedurę hamowania wykonujemy za pomocą nastawnika hamulca elektrodynamicznego. Przestawiamy nastawnik na pozycję zwiększania siły hamulca elektrodynamicznego. Siła hamowania zależy od czasu utrzymania nastawnika w tej pozycji.
naciskamy minus, a następnie plus na klawiaturze numerycznej. Na monitorze możemy zaobserwować siłę hamowania w ujemnych procentach. Do całkowitego zatrzymania ustawiamy nastawnik na pozycję maksymalnej siły hamulca elektrodynamicznego. Naciskamy minus na klawiaturze numerycznej. Po zatrzymaniu automatycznie załącza się hamulec postojowy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.